Na przechwyt czekaliśmy trochę na to, co zrobi Pogoń Siedlce. Nie przynosiło to rezultatu do 70 minuty. Trener postanowił zmienić troszeczkę sposób grania. Podeszliśmy wyżej, troszkę przycisnęliśmy Pogoń. Myślę, że zasłużenie, żeśmy zdobyli tutaj 3 punkty. Bardzo się z tego cieszymy. No i ostatnie minuty trzeba było wytrzymać, bo to wiadomo, goście już wszystko do młyna, w środek pchali, przetrzymaliście tą nerwową końcówkę. Tak, dokładnie. Uważam, że trochę nam brakuje. Trochę zbyt dużo chaosu jest w tych poczynaniach defensywnych. Nie potrafimy z tego skorzystać tak naprawdę, bo faktycznie przeciwnik przeatakował bardzo dużą liczbą zawodników. Można to było skontrować, można było przy troszeczkę większym opanowaniu, przy troszeczkę większym spokoju wykorzystać i strzelić bramkę na 2-0 i ten mecz uspokoić i dowieść spokojnie do końca. Natomiast i mimo wszystko cieszymy się z 1-0, na 0 z tyłu, no i czekamy na następne spotkanie.